sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o nasiennictwie. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Dorotę Niedzielę oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji w celu ich rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie komisji zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 822-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji panią poseł Dorotę Niedzielę. Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Podczas prac wspólnych Komisji Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska nad prezydenckim projektem ustawy o nasiennictwie w trakcie drugiego czytania zgłoszono jeden wniosek, 12 poprawek. Komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie zgłoszonych poprawek i wnosi o przyjęcie projektu ustaw w całości. Dziękuję bardzo, pani poseł. Przechodzimy do głosowania. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 822. Komisje przedstawiają również wnioski mniejszości, a także w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz poprawki. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Komisje wnoszą o odrzucenie tego wniosku. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Wyniki nowych badań naukowych jednoznacznie potwierdzają obawy związane z GMO, obawy formułowane przez społeczeństwo również polskie, zarówno w zakresie szkodliwości dla bioróżnorodności, jak i dla zdrowia publicznego. 9 krajów Unii Europejskiej wprowadziło zakaz uprawy roślin modyfikowanych genetycznie. Trwa w tej chwili proces wprowadzania zakazu w innych krajach, między innymi we Włoszech. Pod koniec września Federacja Rosyjska na skutek badań naukowców francuskich wprowadziła zakaz importu produktów pochodzenia GMO. Dlaczego, kiedy inne kraje w trosce o bezpieczeństwo swoich obywateli wprowadzają takie zakazy, my ustawą nasienną wprowadzamy tylnymi drzwiami uprawę GMO w Polsce? Polska staje się śmietnikiem Europy. Dlaczego tak postępujemy? Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Adama Rybakowicza. Pani marszałek, panie premierze, panie i panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Nad prezydencką ustawą pracowała podkomisja powołana wspólnie przez Sejmowe Komisje Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Posiedzenia komisji miały przebieg burzliwy, a dlaczego? Dlatego, że posłowie Platformy Obywatelskiej dążyli do szybkiego przyjęcia poprawek korzystnych dla zwolenników GMO. Dlatego z projektu prezydenta zniknęły te artykuły, które utrzymywały w mocy te zapisy ustawy z 2003 roku, które były wymierzone przeciwko roślinom modyfikowanym genetycznie. Czy nie boi się pan premier, że głosując przeciwko odrzuceniu tej ustawy w całości, polski rząd się skompromituje? To już nie jest projekt prezydencki. Czy nie boicie się, że pan prezydent tę ustawę zawetuje? Przecież zmiany wprowadzone w projekcie projektu prezydenckiego są wbrew intencjom pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który opowiedział się za utrzymaniem zakazu restrykcji upraw GMO. To nie jest już ten sam projekt, panie premierze. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania przez pana posła Jarosława Żaczka. Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Ta ustawa nie jest już ustawą pana prezydenta. Z tej ustawy tak naprawdę niewiele już zostało. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wycięli z niej wszystkie najważniejsze zapisy. Pozostawili tylko jeden dotyczący delegacji dla rządu do wprowadzenia zakazu upraw GMO, ale w drodze rozporządzenia, ale to też nic nie daje, bo nikt nie daje gwarancji, że takie rozporządzenie kiedykolwiek się ukaże. Pan prezydent słusznie zadecydował, że zakaz upraw GMO musi pozostać pod kontrolą parlamentu w formie jednoznacznych zapisów zawartych w przedłożonej ustawie. Nie tylko wycięto rozwiązania pana prezydenta, ale wycięto również wszystkie poprawki opozycji.
Wypaczono zupełnie intencje pana prezydenta. Jeśli one były szczere, to pan prezydent powinien tę ustawę teraz zawetować. W tej wersji ustawa otwiera drogę do upraw GMO w Polsce. Na to nie możemy się zgodzić, na to nie zgadza się większość polskiego społeczeństwa. Stąd wniosek Solidarnej Polski. Dziękuję bardzo, panie pośle. To nie czas na deklarację oświadczenia, tylko zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan minister Kazimierz Plocke. Panie marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo. Otóż chciałbym zauważyć, że dotychczasowe przepisy są bardzo restrykcyjne i mamy zakaz obrotu i zakaz stosowania. Natomiast w tej ustawie, którą się procedujemy, są zapisy, które po pierwsze wprowadzają możliwość rejestracji obrotu roślin odmian uprawnych, w tym także roślin zmodyfikowanych genetycznie, a także wprowadzają zakaz ich stosowania. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące badań, to pragnę zauważyć, że dwa nasze instytuty, Instytut Zootechniki i Instytut Weterynaryjny, prowadzą badania nad możliwością negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt produktów wyprodukowanych z GMO. Badania nie potwierdzają korelacji pomiędzy jednym a drugim. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z zakazem stosowania dwóch odmian, bo oto jest awantura w całej Europie i w Polsce. Dotyczy kukurydzy Mono 810 i ziemniaka Amflora. Przypomnę, że na podstawie artykułu 23 dyrektywy 2001/18 zakazy wprowadziły następujące państwa: Austria, Węgry, Francja i Niemcy w zakresie stosowania kukurydzy Mono 810, natomiast Węgry i Austria w odniesieniu do ziemniaka Amflora. Do tego grona państw dołączy także Polska. I te zakazy w tamtych państwach zostały podjęte przez ministrów odpowiednio albo środowiska, bądź rolnictwa. W naszym projekcie te decyzje będą podejmowała Rada Ministrów na podstawie stosownych rozporządzeń, które zostały także do tego projektu ustawy zaproponowane. A więc tak naprawdę jest to ustawa, na którą czekają polscy rolnicy, sadownicy, osoby, które zamierzają handlować materiałem nasiennym. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 432 posłów, za wnioskiem oddało swój głos 202 posłów, przeciwnego zdania było 230 posłów. Przy braku głosów wstrzymujących stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. W pierwszym wniosku mniejszości do artykułu 5 wnioskodawcy proponują dodać ustęp 3 stanowiący, że do Krajowego Rejestru nie wpisuje się odmian genetycznie zmodyfikowanych. Proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Telusa. Przypominam, jedna minuta. Ja chciałbym zadać pytanie panu ministrowi z Kancelarii Prezydenta. Panie ministrze, co się zmieniło? Dlaczego tak prezydent postępuje? Najpierw wetuje ustawę przed wyborami, wiadomo, chce dostać poklask wyborców. Później wnosi ustawę i mówi, że jest przeciwko GMO. A później ustawa się zmienia, a pan minister siedzi cicho i pozwala na to. To znaczy, jest to wszystko umówione z koalicjantem. Dlaczego tak oszukuje prezydent wyborców? Drugie pytanie do pana premiera, wicepremiera. Panie premierze, Wikileaks serwer podał informację. Ja ją odczytam. Pawlak stwierdził, że niechęć do biotechnologii to relikt czasów terroru PiS i że już to przeszłość. Teraz wszystko się zmieni. Po czym zasugerował, że jego rząd powolutku, małymi kroczkami, niezauważalnie będzie dążył do otwarcia Polski na GMO. Panie premierze, czy to jest prawda? A jeżeli jest to prawda, to dzisiejsza ustawa jest to powolutku wprowadzenie GMO do Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, o głos poprosił premier Waldemar Pawlak. Bardzo proszę.